LuxPath może Morzywole to nie tylko centrum ogrodzeń, to także producent loftowych mebli i artykułów do domu, na przykład stylowy hoker z siedziskiem jedyne 170 zł. możliwość wyprodukowania przedmiotu pod wymiar i życzenie klienta. Więcej podobnego asortymentu znajdziecie klikając w banner Luxpuff na tkn24.pl. Niestety prawdopodobnie anulowaniem postępowania zakończy się kolejny przetarg na dostawę i montaż urządzeń kinowych w budynku Domu Kultury przy ulicy Partyzantów w Końskich. To oznacza, że najpewniej na kino poczekamy jeszcze kolejne na tygodnie. Sala kinowa w stanie surowym czeka na montaż widowni, foteli kinowych, sceny, ekranu i przede wszystkim projektora. I jak się okazuje z tym ostatnim pojawił się problem. Gmina Końskie jeszcze pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła procedurę przetargową dotyczącą zakupu i montażu wyposażenia kina. Zgłosili się zainteresowani, ale niestety najkorzystniejsza cenowa oferta nie spełnia wymogów technicznych. Najkorzystniejsza umowa zawiera istotny rozdźwięk między zapisami specyfikacji jeżeli chodzi o Parametry techniczne serca tego projektu, czyli urządzeń do, do projekcji, dokładnie projektora. Chodzi o obiektyw, który, który jest inny w ofercie najkorzystniejszej od tego, który zamówiliśmy. Jest to zdaniem referatów publicznych prawdopodobnie. Różnica nieusuwalna, czyli ta oferta nie może być poprawiona. Co dalej? Gmina najpewniej rozpisze kolejny przetarg, co opóźni inwestycje i ewentualne uruchomienie kina przynajmniej o kilka kolejnych tygodni.